Cześć, witam serdecznie. Temat dzisiejszego filmu jest dość poważny. Chciałbym na nim przedstawić małego potwora. Małego potwora, który podzielił naród polski. Małego, hałaśliwego, zatruwającego życie innym potwora. Znienawidzonego zwłaszcza przez mieszkańców dużych miast i nieco bardziej lubianego przez mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. Tym potworem, myślę, że domyślacie się, kto już jest, a jest nim dmuchawa do liści. Tak jak na załączonym obrazku. Urządzenie to faktycznie można kochać lub nienawidzić. Zwolennicy i przeciwnicy mają sporo argumentów i tak naprawdę konflikt tych dwóch stron zaostrzył się jeszcze w przeciągu ostatnich kilku tygodni, kilku miesięcy. Otóż na chwilę obecną ma miejsce sytuacja, w której kolejne miasta, kolejne województwa zakazują używania tego typu sprzętów. W Poznaniu taki zakaz na terenie całego miasta obowiązuje już od sierpnia. Od nowego roku na terenie całego województwa Mazowieckiego obowiązuje bezwzględny zakaz używania tego typu sprzętów, czy to spalinowych, czy elektrycznych. Myślę, że dużo osób o tych zakazach nie wiedziało, ale też z pewnością spora część osób usłyszała pewne plotki. Do tych osób należę też ja, a plotki w swej czystej postaci, które do mnie docierały, były najróżniejsze i zawierały mnóstwo błędnych informacji. Jak po prostu ktoś coś usłyszał o zakazie, pierwsze co to, że chodzi po prostu o zanieczyszczenia, że zabrali się za dmuchawy, zabronią zaraz pilarek, potem kosiarek, pewnie Sztyli, Huskwarna zaczną produkować kosy ręczne lub grabie, wygryzając tym samym na przykład markę Fiskars. Co to teraz będzie? To jest naruszenie naszej wolności. Pewnie nie poruszajmy się, nie jeździmy samochodem, leżmy w miejscu, nic nie róbmy. Po prostu takie było oburzenie osób, które przekazywały te plotki. Jako że porównuję troszeczkę takich spalinowych sprzętów, temat też mnie dotyczy, postanowiłem zrobić najmądrzejszą rzecz na świecie i po prostu samemu zgłębić się w ustawy, w informacje tego dotyczące. Zdecydowana większość osób z racji stale rosnącej nagonki na redukcję emisji dwutlenku węgla wysunęła jako główny argument, dzięki któremu te urządzenia będą powoli znikać z naszych ulic, właśnie tą redukcję tego właśnie szkodliwego czynnika do atmosfery, czyli że spaliny z tych dmuchaw są w miastach szkodliwe, gdyż tych dmuchaw jest dość sporo. Wiadomo, to zrodziło zażarte dyskusje, że co to jedna dmuchawa na 1000 samochodów, że no pewnie to już może nie oddychajmy najlepiej, żeby nie powodować tego dwutlenku węgla i wiele po prostu osób powiela ten argument. Jednak już nawet czytając zapis włodarza Warszawy, nie ma tam ani słowa o tym, że jest to powodem właśnie emisja tego dwutlenku węgla. I można to również wywnioskować po tym, że nie zakazuje się tylko użycia dmuchaw spalinowych, ale również dmuchaw bezemisyjnych, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, więc elektrycznych lub pochodnych akumulatorowych. I choć wiele mniej argumentów z plotek i z faktów się zgadza, więc faktycznie spory hałas, jaki generują te urządzenia, że sprzątanie za ich pomocą jest mało efektywne, ponieważ zazwyczaj zarządcy spółdzielni lub ich podwykonawcy tylko zdmuchują liście z chodnika, które po pierwszym wietrze wracają tam z powrotem, gdyż nikt ich nie uprzątnął z trawnika, że wzniecają sporą ilość kurzu, z czego słowo kurz jest bardzo ogólnikowe, to nie wie się często o głównym argumencie, dla którego rezygnuje się z tego typu urządzeń. Otóż kurz, który jest bardzo ogólnym określeniem, to cząsteczki brudu, odchodów psów, kotów, ale również cząsteczki, które generują samochody z silnikiem diesla, benzynowym myślę, że również. Są tam również w tym całym kurzu cząstki, które wydalają się z naszych kominów. I tak naprawdę, jeśli palimy w piecu, ten pył unosi się w powietrzu, ale po pewnym czasie opada. Jeśli jest na ziemi, to tak naprawdę wtedy już nie jest szkodliwy. Problem pojawia się wtedy, jeżeli taką dmuchawą uparcie cały czas te liście zdmuchujemy, wzniecając tym samym na nowo kurz, zwiększając tym samym jego intensywność w powietrzu, jego po prostu ilość. Są również specjalne skale, specjalne miary, które mierzą tak zwaną ilość pyłu zawieszonego właśnie to w atmosferze. Jest tam bodajże skala PM10 i PM2,5. Proszę sobie tam dokładniej to sprawdzić.
sprawdzić, to już nie jest taka moja dziedzina, także nie chcę gadać głupot, po prostu są linki w opisie, ale dmuchawy mają właśnie to do siebie, że za każdym razem, gdy ich po prostu używamy w mieście, gdzie jest mnóstwo tego pyłu osadzonego na jezdni, chodnikach, na trawie, to wzniecamy go na nowo, zanieczyszczając tym samym powietrze. Generalnie mógłbym się tym problemem nie przejmować. Jestem mieszkańcem niewielkiej wsi, nie mamy tutaj raczej problemów z zanieczyszczonym powietrzem. Mało tego, nawet jeśli będzie ten zakaz, to mieszkam na tyle daleko od posterunku policji, nie mamy tutaj w pobliżu straży miejskiej, a sąsiedzi są na tyle solidarni, że prawdopodobnie nikt by mnie nie podmeldował za to. Nawet gdyby tak uczynił, to zanim by przyjechała policja ukarać mnie mandatem, to ja bym dawno liście posprzątał, schował dmuchawy, więc tak naprawdę problem mógłby mnie nie dotyczyć. Jednak nie jestem w tym kraju sam i troszkę rozumiem mieszkańców większych miast, ponieważ jeśli poczyta się faktycznie o tym, że te naprawdę niewielkie cząsteczki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów wchłaniają się bezpośrednio w nasz układ krążeniowy i to są naprawdę niesamowite toksyny, które łącząc się tą, tworzą te toksyny jeszcze silniejsze, wywołując tym samym ryzyko nowotworów, czy też powstawanie tych nowotworów, problemy z oddychaniem, z astmą. Uważam, że jeśli faktycznie są jakieś dowody na to, że ograniczenie tego wzniecania tego pyłu pomoże, to jak najbardziej myślę, że ten zakaz warto rozważyć. I przeciwnicy mogą powiedzieć, no ale co za różnica? Czy wzniesiemy ten pył zdmuchując z ulicy po prostu z nieczystości dmuchawą spalinową elektryczną, czy też zrobi to za nas samochód, który mknie przez miasto 80 km na godzinę i z pewnością również mnóstwo tego pyłu wznieca. Zgadza się, ale samochody nie poruszają się po chodnikach, nie poruszają się też z taką dużą prędkością po parkingach, pod supermarketami, chociaż niektóre tak robią, nie poruszają się również po ścieżkach w parku, no może poza strażą leśną, więc tam na przykład rowerzysta czy pieszy nie wzniesie tego niebezpiecznego dla nas pyłu zawieszonego w dużych ilościach, a komin czy też rura wydechowa, ten cały pył, on nie wybiera, gdzie sobie osiądzie, jest go po prostu mnóstwo wszędzie. I chociaż zabrzmiałem w tej chwili jak taki totalny przeciwnik tego typu urządzeń, to muszę powiedzieć, że no po raz kolejny troszeczkę źle podchodzimy do tematu. Zamiast walczyć z tym, aby ponownie nie emitować tego pyłu do atmosfery, tego szkodliwego dla nas, może warto by było bardziej zatroszczyć się redukcją tego pyłu. Fakt, że takie rzeczy też się dzieją, narzucane są nam przez Unię Europejską kolejne normy emisji spalin, no jeśli chodzi o piece, również tam są jakieś dotacje, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie naszych budynków, ale to wszystko wciąż dzieje się troszeczkę za wolno i wciąż troszkę słabo jest to wspierane, no chociażby przez rząd właśnie dla obywateli. No i to takie troszeczkę wycieranie sobie mordy też tymi dmuchawami, po prostu, żeby było widać, że coś się dzieje, że w jakiś sposób walczy, to jest po prostu najmniejsza linia oporu. No, podpisać na całe województwo mazowieckie, że nie wolno i tyle. I na wiosnę jestem pewien, że już któryś z członków rządu ma już jakiegoś szwagra, który handluje zamiatarkami, które na mokro zbierają po prostu brud z ulic i na pewno dla ocieplenia wizerunku, jak to miasta, nie tylko Warszawa, troszczą się o zdrowie swoich obywateli. Jestem pewien, że na wiosnę wydostaną się na ulice takie z przetargów, maszyny nowoczesne, akumulatorowe. Po prostu będzie to tak wszędzie wrzucane, jak teraz się dobrze dzieje, jakie to powietrze czyste, że wiele osób siądzie po prostu przed telewizorami, zrobi taki głęboki wdech i no lepiej, jak oni zrobią, to lepiej. Dobrze, że tych dmuchaw już nie ma, a tak naprawdę niewiele poza tym się zmieni, bo w dalszym ciągu będziemy tutaj walczyć ze skutkami, a nie przyczyną. No i kolejna sprawa, że przepis jest wysoce nieprecyzyjny. Zakazać tego w całym województwie mazowieckim, a co ma powiedzieć jeden właściciel sadu gdzieś na skraju województwa w totalnym odludziu, który ze spod swoich jabłoni chce po prostu te liście wszystkie usprzątnąć, żeby nie zakwasiły mu gleby. Czy ma teraz wynająć ekipę z grabiami, z miotłami, żeby mu to wszystko pozbierać? I po raz kolejny naród przerażony inflacją będzie miał kolejny powód, żeby to zwiększyć cenę usług takich, ponieważ no wie pani teraz, to ja muszę brać ludzi, kupić miotły, taczki, musimy to wszystko zbierać, bo dmuchawom już nie wolno. Więc po raz kolejny przerażeni tą inflacją zdrożają ceny usług, co za tym idzie, zdrożają ceny czynszów, co za tym idzie, zdrożają ceny mieszkań. Jak już zdrożają ceny mieszkań, to wszystko zdrożeje, więc przez głupie zamiatanie liści, którego by tak naprawdę w większości przypadków mogło nie być,
znów wywindują się ceny na po prostu innych rzeczach, jak chociażby to właśnie ceny mieszkań. Ostatnia ważna rzecz, a co z odkurzaczami? Więc jeśli chodzi o Poznań, to chyba nie ma zakazu używania odkurzaczy, natomiast jeśli chodzi o Warszawę, również nie ma bezpośrednio o tym wzmianki, natomiast wspomina się, że takie zanieczyszczenia powinno się używać, sprzątać na mokro. Takie tego typu urządzenia, do których doczepimy właśnie rurę z sawną i zbieramy to wszystko do worka i tak wzniecają tak jakby ten pył, ponieważ ten worek go nie filtruje i myślę, że raczej to nie przejdzie, że jeśli spotka nas strażnik leśny właśnie z takim urządzeniem, to będzie to niczym dyrektorka, która spotyka ucznia podstawówki za szkołą z papierosem w ręku. Nie będzie jej interesować, czy dmuchaliśmy, czy ciągnęliśmy, czy tylko trzymaliśmy. Ważne, że mieliśmy obiekt zbrodni w ręce i tak w przypadku Straży Miejskiej skończy się mandatem, a w przypadku rodziców skończy się na fizycznym tłumaczeniu. Zatem podsumowując, pewien jestem tego, że ten powód chwyci i na razie takimi kluczowymi miastami, w których to wprowadzono, są Warszawa, a właściwie całe jej województwo i Poznań. Są również jakieś tam wzmianki we Wrocławiu i na pewno wiele mniejszych gmin decyduje się już na takie kroki, ale nie przeczytałem już, no ale to ciężko o taką informację na takim szerszym medium, jak jakieś tam właśnie strony z takimi informacjami, to bym musiał na pomniejsze strony wchodzić poszczególnych miast, ale jestem pewien, że ten trend będzie się z pewnością powiększał, a jeśli chodzi o sam zakup dmuchawy, no myślę, że w tym przypadku bym się jednak wstrzymał. Nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, a jeśli naprawdę niczym prezydent Warszawy na tak szerokie spektrum będą włodarze szaleć, że po prostu całe województwo i koniec. Nikt nie może zamiatać, nikt nie może dmuchać, to jeśli włodarze innych miast będą po prostu patrzeć na to tak samo, no to być może na terenie całej Polski zabroni się używania tego typu urządzeń. Właśnie to w jakikolwiek sposób. Ja na przykład również potrafiłem tym urządzeniem rozpalać grilla. Na wolnych obrotach rozpala ono po prostu świetnie tego grilla. Używam go również, jeśli na przykład serwisuję jakąś kosiarkę, potrzebuję umyć, bo jest niesamowicie brudna, a pogoda nie sprzyja już szybkiemu jej wyschnięciu, to potrafiłem na szybko taką kosiarkę przesuszyć właśnie tą dmuchawą i używałem jej naprawdę do wielu, wielu rzeczy. Jest to naprawdę niedoceniony pomocnik. Chciałem o tym zrobić kiedyś film i uważam, że no troszeczkę szkoda, że może ich w przyszłości zabraknąć, czy to spalinowych, czy elektrycznych, czy akumulatorowych. To jest bardzo ważne, że dotyczy to wszystkich urządzeń, więc nie tylko spalinowych. Zatem warto się z zakupem wstrzymać, co najmniej na ten rok. Zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie i choć tak naprawdę zakaz, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, tak naprawdę tyczy się 5 lat, to myślę, że z pewnością będzie on przedłużony i po prostu ten trend będzie podłapany. Na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej sytuacji, czy jesteście przeciwnikami, czy zwolennikami tego typu maszyn i po prostu wypowiedzcie się o tym w komentarzach i zapraszam również do artykułów związanych właśnie to z tym pyłem, z tymi zakazami, do których linki są w opisie poniżej. A dziś to wszystko, dzięki. Się naczytałem o tym pyle, aż mnie dusi.